Dobry wieczór Państwu, Jacek Obora-Gnojnicki, Discovery Prandocin. Dzisiaj będziemy odkrywać tajemnicę pewnej starszej kobiety z Polski o pseudonimie Pani Jadzia, która potrafi bez ustanku 24 godzin na dobę chodzić bez przerwy. Czy tajemnica jej niezwykłej siły tkwi w jej nieznanej marki butach, czy też w czarnej reklamówce z napisem BOSS? Gościmy dzisiaj mieszkańca owej wsi, aby udzielił nam niezbędnych informacji. Pan Władysław Napletek. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Jak pan myśli, w czym tkwi tajemnica pani Jadzi? Jej chodzenia bez przerwy. Jak taka starsza kobieta? Bo ja ci powiem tak. Panie doktorze, przepraszam. Bo tak. Nie szkodzi, każdy ma naleciałości. Oczywiście. No bo ma takiego oficja zajebistego Reeboka, firmy Reebok. No może pan zaprezentuje. Do kamery. Kurwa, będzie upierdolony stół. Nie upierdolę, proszę to. Kurwa, masz kurwa gumiana to zobaczyć. Kurwa, ale jebie. No to nie szkodzi. To jest firma, kurwa, Dendica i nam się zdarta, logo mi się zdarło. Proszę pokazać. To było, kurwa, ten Dendica, no i kurwa, debilu. Nie, to są jakieś, kurwa, eko, a to mniejsza z tym. Tylko, że mają przebite, kurwa, 40 tysięcy. Kilometrów przebiegu mają. Tak, wytrzymałe buty. Ale, kurwa, po prostu one są takie zajebiste. Normalnie jak się zima jest, minus 20, kurwa, można bez skarpetek chodzić. Bez skarpetek można chodzić. Widzę, że tajemnica może tkwić w specjalistycznym obuwiu alpinistycznym. Na co pozwala takie obuwie, panie na pewno? Jest to bardzo wygodne obuwie, jak już wspominałem, kurwa, cieplutkie. Ale ostatnio minie bieżnik, bo... Kurwa, jak się gruje, wiesz co, wyjebał mnie na plecy, ja się zackami, kurwa. Ale jak tak na plecy często pana rzuca, to pan się dlatego na pletek nazywa. A pan redaktor nazywa się, jak się pan nazywa? Obora Gliwnicki. No i widzisz, chuju, kurwa, lepszy jesteś? Przenosimy się teraz do pani specjalistki, która jest naukowcem w dziedzinie nanotechnologii i fizyki, która... przybliży nam właściwości gumiaka i właściwości reklamówki. Tutaj oto, że pani specjalistki Anny Marii Wesołowskiej. Kurwa, ale jebie gnojem. Nie, niebieskim silanem. Kurwa, gej się mył, chuj. Panie, przepraszam, panie Granicki. Bo gnoju, Granicki. Cięcie! Znajmy opinię eksperta światowej i polskiej sławy, fizyka, Annę Marię Wesołowską. Dzień dobry Państwu. Po zastosowaniu specjalnych środków chemicznych o kwaśnym odczynie pH i zbadaniu materiału, ta oto reklamówka, doszłam do wniosku, iż jest nadzwyczajnych substancji niespotykanych na Ziemi, którą można uzyskać przez nanoprodukcję. Przeczytam może fragment raportu naukowego. Reklamówka wytwarza silne pole magnetyczne oraz wiry plazmowe, które stymulują jajniki kobiety, tym samym pobudzając jej krocze i zmuszając do ciągłego chodzenia, a w konsekwencji do nieustannego ruchu. Natomiast tak zwany w filce. Dębica, jak widać. Stwierdzam, iż są najzwyklejszymi na świecie gumiakami. Reasumując, skłaniam się ku opinii, iż... Dziękuję, nie musimy się pani kłaniać. Dziękuję. Tak zwana pani Jaćka jest w stanie chodzić tyle, nieważne o jakiej porze roku i jaka jest pogoda, tylko i wyłącznie dzięki reklamówce BOSSa. Reklamówce BOSSa. BOSSa.
Dziękuję. Proszę panią, że zagadka pani Jadzi jest iście rozwikłana, a ludność na wsi będzie usiłowała teraz niestety napaść na panią Jadzie i zdobyć moc reklamówki. Szczególnie osoby, które są słabe, nie mogą chodzić i tak dalej. Czy sądzi pani, takie małe pytanko jeszcze, że moc reklamówki może być wykorzystana w jakiś inny sposób, do innych celów niż tylko chodzenie, skoro pomóc też krocze? Sądzę, że oczywiście jest taka możliwość, aczkolwiek póki co tajemnica jest znana tylko i bardzo dziękujemy, ekspert i fizyk naukowy Anna Maria Wesołowska. Do usłyszenia. Prandocin TV. Cięcie. Dance! Kumiak dance! Kumiak dance! Kumiak dance!